Dzień dobry Państwu. Euro coraz bliżej, coraz więcej takich czy innych doniesień. Niedawno przeczytałem w gazecie taką smutną informację, smutną dla nas, że niemieckie media no nie ukrywają, że boją się polskich kibiców, boją się jakichś chuligańskich zajść na polskich stadionach. No i ta obawa jest tak wielka, że polskich dziennikarzy tej gazety skłoniło to do nadania tej informacji tytułu czy nagłówka Niemcu zostań w domu. Bo rzeczywiście niektóre media no, niemieckie taką lansują tezę, że bezpieczniej zostać w domu, a nie jechać do Polski. Niemcu zostań w domu. Natychmiast pojawiły się wątpliwości, czy aby dobrze stworzono tę postać wołacza Niemcu, czy nie powinno być Niemcze, tak jak wróć cudzoziemcze, wróć, śpiewała przed laty Anna German, prawda, cudzoziemcze, no, ojcze nasz, któryś jest w niebie, prawda, a nie ojcu nas, ojcu nasz, któryś jest w niebie. Proszę Państwa, te racje historyczne są po stronie tych, którzy się upominają o postać Niemcze. Rzeczywiście, rzeczowniki kończące się na ec miały w polszczyźnie bardzo długo rozkaźnik wołacz, którym to c trzeba było zamienić na czy. To się stało w takim chociażby przysłowiu pilnuj szewcze kopyta. Prawda? Pilnuj, nie pilnuj szewcu kopyta, tylko pilnuj szewcze kopyta. Ale co teraz powiedzieć, że każdy słownik przy haśle Niemiec oczywiście podaje to brzmienie wołaczowe Niemcze, ale jest już też to brzmienie z gazety sprzed paru dni Niemcu. Dlaczego wydawnictwa poprawnościowe łagodnieją? Dlaczego dopuszczają takie brzmienie? Kiedyś na mojej klatce schodowej pojawił się też taki plakat z napisem Mieszkańcu zbieraj złą imakulaturę. Nie mieszkańcze, tylko mieszkańcu. I raczej powiemy ty parszywcu, ty obrzydliwcu, a nie ty parszywcze, ty obrzydliwcze. Tylko w tych najczęstszych rozwskaźnikach będzie ojcze nasz, któryś jest w niebie, no może młodzieńcze, na pewno pilnuj szewcze kopyta, ale też ja bym raczej powiedział Niemcu zostań w domu, a nie Niemcze i zawsze powiem obrzydliwcu, parszywcu. I tylko trzeba mówić ty podlecu, a nie ty podlcze, prawda? Tylko ty podlecu. Otóż proszę Państwa, działa tu mechanizm wyrównania postaci tematu odmienianego przez przypadki wyrazu. Ponieważ to c w Niemcu czy w mieszkańcu pojawia się 6 razy, bo jest Niemiec, Niemca, Niemcowi, Niemca, Niemcem o Niemcu, więc i wołaczu Niemcu. Bez tej wymiany c do czy. A zatem jest to proces, tak ewolucyjnie na to patrząc, zrozumiały, upraszczający nasze zachowanie językowe. Bo każda wymiana głoskowa, chociaż rzeczywiście mówiący perfekt po polsku użytkownik naszego języka sobie z nią radzi, jest jednak pewnym dodatkowym wysiłkiem umysłowym. Dlatego ja te procesy wyrównawcze rozumiem i chociaż rozumiem też odczucia tych, którzy się upominali o postać Niemcze, to aprobuję już to wołaczowe brzmienie Niemcu, które dojrzałem przed paroma dniami w jednej z gazet. Dziękuję bardzo, to tyle na dzisiaj.